Cześć. Wiele osób pytało mnie, jak mam rozwiązane podłączenie wylotu wody do pompy DCT4000. Więc chciałem tutaj zrobić krótki filmik, jak to wygląda. Najpierw pokażę sam wylot. Woda sobie tutaj ciurka przecinając taflę. Dzięki temu nie posiadam żadnych syfków na tafli, woda jest czysta i klarowna. Wylot biegnie przez całą długość akwarium. Akwarium ma 190 ponad centymetrów, 190 dokładnie 5. I jest wykonana ze zwykłej rurki półcalowej i łączona za pomocą kawałka węża gumowego. Wąż taki można kupić w każdym markecie. Najlepiej sobie go wcześniej, bo ryby się rzucają, bo głodne. Najlepiej go wcześniej w sklepie przymierzyć. Postaram się tu zbliżyć, jak to wygląda. I teraz idziemy do pompy. Muszę tutaj wejść w tym celu na łóżko, a przy okazji chciałem jeszcze pokazać, że nie ma tutaj żadnej filozofii, wszystko jest podwieszone do spinek akwarium poprzecznych za pomocą kawałka gumowego węża. Tutaj, jak widzicie, nie miałem jednego kawałka rury i bez problemu połączyłem je za pomocą takiej właśnie rurki. Nie ma w tym wężu tak dużego ciśnienia, ponieważ woda wylatuje, nie jest ograniczona niczym, więc nic też nie jest klejone. Tutaj jest wylot. Teraz będę musiał zatrzymać pompę. Pompa już nie pracuje. Postaram się tutaj położyć kamerę. Może nie wpadnie. I jak teraz wyciągam pompę? Po prostu biorę łapię tutaj, rozłączam. I tak wygląda wyjście z pompy. Czyli mamy pompę. Na pompę jest nakręcony jeden z wylotów załączonych przez producenta. Na ten wylot wciśnięta jest rura, właśnie gumowa, kupiona w markecie. I w nią wpuszczone jest kolano. To wszystko jest teraz sztywne, to się nawet ciężko jest to rozłączyć. Więc nie używałem tutaj żadnego kleju. Tak samo jak widzicie, może wezmę tak rękę. Całość jest na wcisk. Niektórzy mogą mieć pewne obiekcje co do tego. No ale u mnie jest to tak zrobione, ja się tego nie boję. Pompa nie opiera się. Nie wiem, tutaj nie będzie tego widać. Pompa się nie opiera. Pompa wisi na tym połączeniu. Może to jedynie tylko świadczyć o tym, że nie ma prawa się z tym nic stać. Działa tak od 2 lat. I wszyscy są zadowoleni. Dziękuję za uwagę. Hej. Okay.